Cześć wszystkim, znowu PN7, nasz odcinek Arkanum. Dobra, ruszamy do klanu koła. Nie mamy chyba nic więcej tutaj do roboty póki co. Znaczy jest jeszcze kilka rzeczy, które mamy do zrobienia, pobocznych, ale zajmiemy się nimi chyba jak już odwiedzimy klan koła. Greetings, traveler. It seems to me that you're looking for answers. Perhaps it is time that I answered them for you. Nie wiem, czy pamiętacie to spotkanie, ale dosyć ciekawe. Kim jesteś? Are you not the reincarnation of Nasruddin? Has it been so long that you don't recognize your old nemesis? Or perhaps you're not the living one after all. Merely a puppet playing his role. Znając fabułę Arkanu, to trochę cyniczne się wydaje, to co teraz mówi. Musisz być Arunaxo. So, you remember me, do you, Nasruddin? Do you remember what I did to your pathetic elven council? Do you remember when all of Arcanum shook before my power? Be warned, they will do so again. I have come to bring you a message. Nieźle kłamie. The message is this. Whether you are the living one or not, whether or not the coward Nasruddin hides in your bones or still rots in his grave, the inevitable will still come to pass. I am returning. It has already been set in motion, and there's nothing you can do about it. I am returning, and all will fall before me. Everyone you know, everyone you love. Nie, czekaj, nie mam z tym nic wspólnego. Zostaw mnie w spokoju. Do you yet understand? Perhaps I need to be more clear. No one is safe, traveler. No one. Not even you. Chyba twoja magia nie do końca na mnie zadziałała. Remember what I have shown you here. Remember and tell the world. Aronax is returning to Arcanum, and nothing, nothing will ever be the same. Farewell. Dobra. Jak to mogę skomentować? Okłamał nas oczywiście. Ale to widać, że jego głównym celem jest również podszywać się pod Aronaxa. Tak, to mały spoil. Ale tak, ludzie, którzy pomagają mu ze względu z poziomu Arcanum, z kontynentu, wierzą, że pomagają Aronaxowi i tylko dlatego to robią, więc on nie zamierza ich wyprowadzać z błędu i może dlatego się nam pokazał, żeby dodatkowo przekazać nam tą fałszywą informację, żeby podsycać to, nie wiem. W każdym razie, powiedz przyjacielu i wejdź. Czy jak to tam szło? Dzień dobry. Stój! Jaki masz biznes, jaki masz interes, żeby wchodzić do jaskini klanu koła? Mów! Przyszedłem z straszliwymi wiadomościami. Rozumiem. To są rzeczywiście straszliwe wieści. Musisz porozmawiać z królem Thunderstone. Gromogłaz? Jakoś tak to chyba się nazywało. Gromogłaz? Nie wiem. Tak. Jego dom znajduje się na wprost. Dobra, już tam idziemy. Ciekawą macie zbroję. Odpatrzmy sobie.
W sumie widziałem takie zbroje w sklepie. One są troszkę lepsze od tego, co mamy. Mają trochę mniej AC, ale mają lepszą odporność na obrażenia. Zastanawiałem się, czy nie kupić. Ostatecznie stwierdziłem, że to, co mamy, mamy za darmo i na tym zostaną. Dobra. I to, że gra taka muzyka, to nie jest żaden bug, to ona zawsze miała grać tutaj, tylko po prostu chyba twórcy gry chyba byli trochę leniwi i właśnie jako muzykę walki użyli jedną z muzyk, która odgrywa się właśnie normalnie w jakiejś innej miejscówce, czyli właśnie w klanie koła. Jak wszyscy mnie lubią, swojego krasnoludzkiego ziomka. Witaj. Witaj, wędrowcze. Wybacz, chyba się nie poznaliśmy jeszcze. Jestem Randver Gromogłas. Syn Logeira. Jestem dowodzącym, bla bla bla. Król na poczekaniu. Witaj, Randerze, mam kilka wiadomości. Jesteś królem w poczekaniu? Tak, mój ojciec jest niedostępny i ja rządzę w jego miejscu. Potrzebuję twojego wsparcia. Przyszedłem, mam wiadomości wyjątkowo dire nature? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Bardzo ważne. Tak, mam historię do opowiedzenia. Widzę. Mówisz, że byłeś na Wyspie Rozpaczy, żeby potwierdzić historię od Godmunda. Tak. Byłem tam i nie znalazłem żadnych śladów BMC Dwarfs. Nie znalazłem śladów krasnoludów BMC. Tak, to bardzo niepokojące, mój przyjacielu. Dostaliśmy zapewnienie od Alberycha. Zapewnienie. Bardzo dziwne. Niech ich szlak weźmie, czy coś tam. Niech ich szlak kogo ma wziąć? Elfy? Co tu się dzieje? To jest stara i bardzo, bardzo mroczna historia mojego ojca. Jestem jego heir. No. Jest jego sprzodkiem, czy coś takiego. No. Znowu, ciężko mi znaleźć słowa. Ale nie wiem, co zrobić. Powiedział mi tak mało. Co się stało z twoim ojcem? Gdzie on jest, Randver? Co się z nim stało? Proszę, Randver. Co się tutaj dzieje? Gdzie jest? I co wtedy? Generalnie powiedział o to, że jego ojciec wpadł, powiedzmy, w dużą, jakby tu ująć, smutek, że zdradził swoje własne krasnoludy z innego klanu i po prostu w ramach pokuty udał się na wygnanie. Dobra, co mają elfy z tym wspólnego? To one żądały wygnania klanu Czarnej Góry. Za jakie przestępstwa? Jakich zbrodni dokonał klan Czarnej Góry? Tak, wyciekła technologia. Godmund mówił o Gilbercie Batesie. To Bates rozplemił technologię, przez co tak ten klan został wygnany. Kim były te elfy? Nie mam pojęcia. Dobra, muszę porozmawiać z Logerem. Gdzie jest? Wygnął się sam. Dredge. Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć, ale to jakaś otchłań czy głębia. Ty musisz wiedzieć, gdzie on jest. Mogę cię przekonać, żebyś mi powiedział? Nie. Dobra. W takim razie pójdziemy go poszukać w tej głębi.
Dobra. Gdybyśmy mieli odpowiednio dużą perswazję, moglibyśmy go przekonać. Okazuje się, że gość ma tylnie wejście za salą tronową do tego miejsca, w którym przebywa Logair. Ale ponieważ nie możemy, to... No dobra. To będziemy musieli pochodzić sobie po tej głębi. Rozglądam się dookoła. Gdzie prowadzą te schody? To prowadzą do głębi i starego systemu kopalń. Randwer pozwolił nam tam przeszukać. Może później. Na razie rozejrzymy się po mieście. Gdzieś tu jest zejście do miasta, chyba tam. Tylko jest tutaj kilka questów, które możemy zgarnąć. Momencik. Tutaj nie chciałem jeszcze zejść. To domyślam się, że gdzieś tutaj będzie jeszcze inne zejście do miasta, co? Jesteśmy? Nadal na tym poziomie. Tak, przy wejściu są jakieś zejścia jeszcze na dół. Korytarz dalej. A właśnie, skoro już tu jesteśmy... O kurczę, zapomniałem się spytać Jeffrey'a, co myślę o rozpaczy. Nie ma nic do powiedzenia. Ciekawe, czy Virgil ma. Talking to the leader of the Wheel Clan looks to be our next step. Well, this ought to be interesting at least. They're the head clan of all the dwarves, but they've been extremely reclusive ever since us humans got the steam engine. Dobra. Ze zejściem do głębi mogę się trochę jeszcze ociągać. Zastanawiam się. Głębia, z tego co pamiętam, nie jest zbyt przyjemnym miejscem. Jest dużo znowu potworów, które są odporne na ciosy mieczem. Będą nam uszkadzać sprzęt, inne nieprzyjemne rzeczy. Więc może na razie zajmiemy się jeszcze zadaniami pobocznymi, które tu mamy. Dobra. Pierwsze, powinno gdzieś tu być zejście do kopalni. Momencik, to jest zejście na górę. Tak. Dobra. To gdzieś tutaj jeszcze było zejście do kopalni. Chyba tutaj. Przejdźmy się na razie tam. Moglibyśmy się zająć. Jak widzieliście, w kopalni było parę pająków i jest jeden gość, który zleci nam się ich pozbycie. O, przy okazji. Technolog. No, technologa zawsze chyba warto zajrzeć. Bardzo ładna zbroja.
Tak, Myrtil jeszcze nam również się przyda nam do czegoś. Kolczuga. Odporność 27, trochę lepiej niż to, co mamy. Ta zbroja płytowa wygląda bardzo fajnie, ale jest trochę zbyt ciężka jak na nasze zdolności. Nasza obecna zbroja waży 900. 25. Z 25 na 40, no to byłoby duża, nazwijmy to, duży upgrade. Ten hełm również jest całkiem niezły. Poza tym nic więcej od ciebie nie potrzebujemy. Dobra, kiedyś się na nią uderzymy. To muszę najpierw dojść do momentu, w którym będę miał nadmiar punktów i zacznę inwestować sobie w siłę. Póki co jeszcze taki moment nie nadszedł. Dobra, co masz, dobry człowieku? Saletry zawsze kupimy. Dobra. Tam był technolog. Tutaj, pomyliłem się. Wynalazca, o. Co masz ciekawego? Mini silnik parowy, ciekawe, do czego to jest potrzebne. Eksplodujące... Jakby to ująć? Eksplodująca pułapka, czy nie? Coś, co zwraca na siebie uwagę. Więcej nic za bardzo od ciebie nie potrzebuję. Silnik parowy. Ciekawy do czego. Pewnie do jakiejś zbroi wspomaganej się używa. Dobra, zobaczmy. Explosive. Poróbmy sobie amunicję przy okazji. Ciekawe. Mechaniczne coś, co zwraca na siebie uwagę. To chyba tutaj możemy się nauczyć. Clockwork Decoy właśnie. A potem to możemy zmienić na eksplodujący robot. Na eksplodującego robota. Dobra. Nie zamierzam inwestować w mechanikę. Może dojdę do takiego momentu, w którym naprawdę będę miał nadmiar punktów. Wow. Dobra. To nie jest miejsce, z którego chciałem zacząć, ale dobra. Dobra, tutaj są chyba te krasnoludy, może, które nam to każą oczyścić, nie jestem pewien. Dobra. Trochę złomu. Nie wiem, czy do czegoś potrzebujemy tej stali, ale... Mniejsza o to. Zanim do nich pogadamy... Też nie, może pogadajmy teraz. Co jest? Kim jesteś? Nazywam się Avrid Milestone. Jestem tutaj kierownikiem. O co chodzi?
Wygląda na to, że przydałaby się pomoc. Ja mogę się tym zająć, Arvid. Może. Dobra. Mówi, że nie jest w stanie zapłacić. Dobra. Kłamiemy go, że interesuje nas tylko respekt. W rzeczywistości to wyniesiemy wszystko, co tu znajdziemy, jako zapłatę. Dobra. Coś tu ciężkiego musiałem ostatnio podnieść. Średnie obciążenie. Geody dużo ważą, okej. I dobra, no to zwiedzamy. Powinniśmy niedługo dobić maksymalny poziom, znaczy maksymalny kolejny poziom. I wtedy będziemy mieli już nasz interesujący nas co miałem chciałem powiedzieć? Snajperkę. Będzie ciekawe. Dobra. Rzeczy przydatnych. O, będziemy mogli kolejny pierścień zręczności zrobić. Dobra. Wygląda nasza sytuacja z amunicją wystarczająco dużo. Te zjawy są trochę odporne. Dobra, moment, na który czekałem od dłuższego czasu. Snajperka. Teraz tak. Ty chyba miałeś rzeczy potrzebne mi do tego. Virgil. Ciach. Dobra, zobaczmy. Obrażenia 15 do 30. Czyli dużo lepsze od tego, co mamy. Mogę nawet porównać. Dużo lepsze. Tak, ponad dwukrotnie lepsze. Obrażenia wytrzymałości również dwukrotnie lepsze. Plus 20 do trafienia. I zasięg 25. Jeszcze troszkę lżejszy jest. Na dodatek. Jedyna wada, że jest wolniejszy, ale to... nie powinno być dużym problemem. Możemy się teraz częściej bawić, dzięki temu, że mamy taki bonus do trafienia, możemy częściej się bawić w trafienia kierowane. Dobra. Koledzy blokują trochę linię strzału, więc nie byłem w stanie pokazać. Cały czas balansuję na krawędzi. Chciałem powiedzieć na krawędzi. Dobra, kupiłem w międzyczasie też jak reanimator. Nie wiem, czy to chcę komuś dawać. Boję się, że zużyję to w jakiejś głupiej sytuacji. Dobra. Tutaj mamy? Nie. Dobra, co nas z kierowanych ataków najbardziej nas chyba obchodzi?
strzał w głowę. Ma dużo większą szansę zadania krytyka. O, paliwo i baterie. Przydatne. Dobra. Jeffrey nieźle się urządził. A wiesz co? Potrzymaj mi ten reanimator. Nie chcę się póki co bawić ciągle w przenoszenie rzeczy. Dobra. To są te pająki, które są naszym głównym celem. Więc może... Auć! Dobra, w sumie tyle. Dobra, ja może się skupię na tym głównym. Okej, coś się podziało. Pies jakoś mocno oberwał, ale nie zauważyłem od czego. Tesla Coil. Ciężkie jest, nie chce mi się brać. Okej. Brain Builder. Co to jest? Tutaj pewnie co? Brain Builder. Ciekawe. Powinno rozwinąć intelekt w zamian za sprawność fizyczną? Ciekawe. Na pewno nie jest coś, co będę się bawił, żeby budować. Dobra. Mam duże oczekiwania od tej snajperki. O, tutaj są jeszcze jakieś. Jak mu się udało przeżyć? Nie wiem. Dobra. Mam duże oczekiwania od tej snajperki. Na razie nie mieliśmy za dużo okazji, żeby się nią pobawić, ponieważ... Tak, nasi towarzysze często blokują linię strzału. Dobra. Nadal jeszcze nie zabiliśmy? Przecież już zabiliśmy. Ewidentnie coś się zbugowało. Dzięki Virgil, za 16 mnie ciachnęło. Parę ciosów i bym już leżał. Dobra, to może już wszystkie? Zabiłem je. Wygląda na to, że było jakieś krystaliczne pająki. Przerażające bestie. Dzięki twoje, tak. Klan Koła jest twoim dłużnikiem. No to spadam. Dobra, to niestety... Kurczę, musimy się mocno popracować nad naszym wskaźnikiem. Pomordować jakichś bezbronnych ludzi, czy coś takiego. Robię te questy, bo to najlepsze źródło doświadczenia, ale kurde. Dobra. Chyba będziemy mieli jeszcze okazję, żeby podreperować nasz charakter. W każdym razie... Chcę
skorzystać z wejścia tam na górze. Pójdziemy do miasta i porozmawiam jeszcze z paroma ludźmi. Czy raczej krasnoludami. Dobra, tutaj przynajmniej będziemy mieli zadania, które... dzięki któremu trochę wyrwiemy się z tego klanu. Na zewnątrz. Dobra, dzień dobry. Coś tam, co słychać? Nic więcej? A. Nie do tego pana zagadałem. Do niego chcemy pogadać. Kim jesteś? Jestem Vegard. Witaj. Czym się tutaj zajmujesz? Byłem kiedyś grunikiem, bla bla bla. Głębia, czym jest głębia? Dlaczego tam nigdy nie kopią? Co tam straciłeś w Egardzie? Pamiątka rodowa. Odzyskam dla ciebie tą pamiątkę. Już będziemy schodzić do głębi. Będziemy musieli znaleźć dla niego jeden przedmiot i odzyskać. Dobra. Co tu robisz? Jestem historykiem. Co teraz studiujesz? Co znalazłeś? Klan żelaza? Co się z nim stało? Co to jest, Erik? Nie, co to oznacza? Kształt i kamień. Dlaczego nie szukałeś tego klanu żelaza? Nie mam czasu. Może ja mogę znaleźć ten klan żelaza dla ciebie? Dobra. Zlecił nam zadanie, które trochę nam potrwa. W każdym razie... mieliśmy chyba dostać schemat. Antyczny schemat, dokładnie. Gdzie to jest? W kowalstwie? Tak. Potrzebujemy mirtilu oraz kamienie serca. Kamienie serca dużo później zdobędziemy. To generalnie jest klucz, który posunie dalej ten zadanie. Póki co nic z nim nie będziemy mogli zrobić. Może kupię mirtil na zapas, żeby w przyszłości już mieć. Kim jesteś? Jestem Karl. Nie mam zbyt dużo ostatnio gości. Dlaczego klan koła jest taki odosobniony? Wojny klanów? A, jeszcze jedna rzecz. Wiem, że jesteś podróżnikiem. Znajdź klan Stonecutter, czyli kamieniarzy. Klan kamieniarzy. Możesz przekazać wiadomość mojemu bratu. Udał się tam 15 lat i... i potrzebuję jego pomocy tutaj. Dobra. W sumie tym możemy się już na teraz zająć. Generalnie mamy się udać do jakiejś miejscówki i przekazać wiadomość bratu. Nie ma problemu. I w każdym razie... jedna sztuka mirtilowej blachy. Na przyszłość do tego klucza. To ten pan Kowal sprzedawał. To jest parę jeszcze rzeczy. Możemy gałązkę oliwną zebrać. Ale do niej nie potrzebujemy. Te gałązki oliwne są potrzebne do ofiar dla jednego z bóstw.
Tego robić nie będziemy. Pora droga. Coś poza tym. 14,27. Jak to jest dużo lepsze od tego, co mamy. A AC mniejsze, ale odporność troszkę lepsza. Zastanawiam się, czy by się nie opłacało wymienić zbroi właśnie na trochę lżejszą. To chyba to dużo nie zmieni, co? Dobry ogrze. Jakby zdjął tą zbroję. 1300 musiałbym zjechać, żeby mieć lekkie obciążenie. Teraz mam 1700. Ta zbroja ma 900. A zbroja ma 650. Prawie 300 bym zjechał. Możliwe, żebym zjechał poniżej średniego obciążenia. To by mi dało trochę dodatkowych punktów akcji podczas walki. No nie wiem, zastanawiam się nad tym. Dobra, w każdym razie w następnych odcinkach... mamy kilka miejscówek do odwiedzenia. Pójdziemy do tego klanu kamieniarzy. I wrócimy jeszcze do Tarant. Tam nowe rzeczy powinny się pojawić do robienia. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Hej.